jesteśmy już po wyścigu w Jerez. Poszedł bardzo po mojej myśli. Może nie w 100%, bo miałem bardzo dobry start, ale niestety na pierwszych okrążeniach spadłem o kilka pozycji, ponieważ wyjechałem szeroko w jednym zakręcie, ale po 3-4 okrążeniach znowu się przebiłem na 12 pozycję, potem na 11 i walczyłem o pierwszą dziesiątkę przez ostatnie 10 okrążeń. I była to naprawdę zacięta walka, miałem bardzo dobry rytm, więc jestem zadowolony i liczę na to, że w następnym wyścigu uda mi się ukończyć w pierwszej dziesiątce.